No, urodziłem się dosyć dawno, mam taki PESEL przedwojenny, dosyć grubo. W 1934 roku, także moje te pierwsze wspomnienia to są wspomnienia takiego, no, młodego, bardzo małego chłopca, ale niektóre rzeczy pamiętam. A pamiętam na przykład, że wynajmowaliśmy w ten czas mieszkanie u państwa Kulasów w takim domku piętrowym naprzeciw cerkwi ukraińskiej. To było na ulicy Szaszkiewicza, obecnie kardynała Wyszyńskiego, jako lokatorzy. Urodziłem się 16 września 1929 roku. W trzecim roku życia, tatuś mego życia, został przeniesiony albo ze Lwowa, chyba ze Lwowa, bo pracował na poczcie, a więc oficjalnie do Lubaczowa, jako znawca nowych central telefonicznych wyprodukowanych przez Szwedów krótko przed wojną. Nazywam się Zofia Szpyt. Urodziłam się 30 sierpnia 1939 roku, dzień przed wojną. Także niewiele, nie pamiętam nic. To, co wiem, to z opowiadań mamy, taty, cioci. Babci też niewiele, bo chyba miałam 4 latka, jak babcia umarła. Ja się urodziłam 17 stycznia w 1925 roku i urodziłam się nie w tym domu, w którym mieszkamy, tylko w budynku mojej babci, gdzie mieszkali rodzice. Jak wtedy, to nie rodziło się w szpitalu, tylko rodziło się w domu. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Pamiętam wrzesień, 39 rok, kiedy stałem na furtce przy tym domu i rodzice wspomagali uciekinierów z zachodu. Wszystko tą ulicą maszerowało. Uciekali przed Niemcami na wschód, na Budomierz w tym kierunku. Także tutaj robiliśmy im jakieś płyny do picia, jakieś kanapki, żeby to wspomóc, bo byli zmęczeni, a upał był i gorąco. Był ten wrzesień bardzo upalny. Była wojna, widzieliśmy ten szlaban, jak Niemcy wyrzucają. To w gazetach było. Wojna się toczyła. Co jeszcze widzieliśmy, wskazywało na wojnę jeszcze. Tylko to, że pociągiem jechało bardzo dużo ludzi. Ludzie uciekali, wszyscy z zachodu, wszystko uciekało na wschód. I w towarowych, i w takich, i samochody. Wszystko uciekało, tędy lawa ruska, tamtędy. Ludzie bardzo uciekali. No ale u nas był spokój, bo myśmy byli daleko. Ojca zabrali do wojska. Poszliśmy na dworzec kolejowy z płaczem, matka i my dzieci. Ojca wysłali do Jarosławia, a cały transport był. To, co dotarło do moich uszu jako chłopca, bo miałem 10 lat, to pamiętam, ktoś powiedział tak, że w ostatnim wagonie siedział żołnierz, hitlerowiec, w polskim mundurze, którego zabrali, bo on tutaj był na Felsendorfie, od domków obecnych, albo gdzieś niemieckie były, bo była na przykład Freifeld, miejscowość, ja nawet nie wiem, gdzieś za Dachnowem pewnie, Freifeld, Kowalówka teraz, coś takiego. Więc oni tutaj penetrowali i szpiegowali, donosili Niemcom. I w ostatnim wagonie
siedział ten żołnierz, hitlerowiec, który w polski mundur, ale służył, miał aparaturę radio, czy coś takiego miał i nadawał, że wagony będą ruszały do Jarosławia, a on siedział w ostatnim wagonie i niemiecki samolot przyleciał, ja pamiętam, i bombardował, chociaż ja nie mieszkałem blisko toru, bo mieszkałem przy ulicy wtedy Szaszkiewicza, teraz Wyszyńskiego kardynała. Pamiętam, jak mama mówiła, że jak Lubaczów był bombardowany, to było 3 czy 4 września, nie pamiętam, ale tu rosły wzdłuż tej ulicy Mickiewicza akacje i mama ze mną schowała się pod akacje przed bombami. Była obawa przed użyciem gazów bojowych przez Niemców. Pamiętam, że te pierwsze bomby, jak spadły na Lubaczów, zresztą niecelne, bo miało być na dworzec kolejowy i na most, ale padły gdzie indziej, zbudziły taki... Ludzie uciekali z domów i my, ja z moją starszą siostrą, uciekliśmy na łąkę i nad rzekę, tam na Lubaczówkę. I tam na trawie trzeba było się położyć, bo takie zalecenia były. Tak, nisko położyć się, bo tam jakoby te gazy miały być neutralizowane, nie działać tak skutecznie, toksycznie, jakby to było w założeniach tych, którzy rzucali te gazy. Oczywiście żadnych ataków gazowych nie było, Niemcy nie użyli, przynajmniej tutaj na początku. Nie użyli żadnych gazów, rzucali tylko bomby. Zakazali robić zapasy żywnościowe, a tak samo robić, zabezpieczać okna, bo było możliwe, że Niemcy będą rzucali gazy tryjące. I my właśnie w tym pokoju uszczelniło się to okno, wypełniło tam jakimiś tam szmatami, butami i to okno było zabezpieczone. I jak upadła pierwsza bomba na Lubaczu, a upadła na szosie naprzeciwko Tabaczków, tego domu nie było, bo tu stał tylko nasz dom, a poza tym same pola. Ale mniej więcej w tym miejscu upadła pierwsza doma i to okno, które było zabezpieczone, wypadło. Tak? W ogóle z ramami, ze wszystkim zostało, dlatego że nie było powietrza, to okno zostało zupełnie wyrzucone z tego. I także część wylanie. Akurat ja chłopak ciekaw byłem, szedłem do miasta i znalazłem się pomiędzy murem, właściwie z dwóch stron był mur. To była tu dwie cerkiew obecnie, tam była taka uliczka i cały tutaj ten teren był zamieszkały przez Żydów. Zresztą centra były zawsze, w każdym mieście żydowskie biznes. Tak. I dzięki pewnemu żołnierzowi, jak on się tam znalazł, to ja nie wiem. A ja z ciekawości, chłopak, no bo 10 lat już miałem, co to się dzieje. I dostałem się w tą uliczkę pomiędzy dwa mury. Z jednej strony mur i drugiej. I niemiecki samolot nadlatywał, a ten żołnierz dawał nam, bo kto mógł wpaść na pomysł, to trzeba było być kwalifikowanym. Jak samolot leciał z tej strony, on mówił, proszę wszyscy pod mur, na tą stronę, ten żołnierz. No bo bym siedział z tamtej, to bym zginął i wszyscy inni. Bo on jechał niziutko i pruł z maszynowego karabinu, niemiecki samolot. Myśmy myśleli najpierw, że to polski samolot, że pomoc, guzik, prawda, niemiecki. A potem dawał rozkaz, jak on robił rundę i wracał i znów strzelał. To myśmy szli po drugi mur. Ten żołnierz dawał... A to polski żołnierz? Polski, tak, on się zabłąkał, ja nie wiem, co to było. Proszę po ten mur. To my wszyscy ciach. No, niedużo nas było, ja byłem tam, bo to pamiętam. A ten niziutko lecił i strzelał, ale kule padały w przeciwnym. Także ocaleliśmy wszyscy dzięki temu żołnierzowi. Co się z nim potem stało, to ja nie wiem. W 1939 roku, nie wiem, we wrześniu czy w październiku leżeli tu żołnierze. Chyba 7 albo 9 ich było, już nie pamiętam.
byli, rany odnieśli. I siostra zakonna przyszła do mamy prosić o pomoc, że oni potrzebują lepszego wyżywienia, a szpital nie jest i nie może im zapewnić tego. I mama, że po rodzinie, sąsiadach, no zapewniła codziennie mleko, były jajka, tam masło, śmietana, nabijał to, co na takie, a tak, chleb swój, a w niedzielę to, na niedzielę to był zawsze rosół, kura była bita i wszyscy przeżyli. Ci wszyscy ranni żołnierze przeżyli i po wojnie przychodziły na plebanie do Stanisława podziękowania dla nas, dla tych, którzy pomagali im przeżyć, podziękowania za to, że żyją. Potem tylko pamiętam Rosjan, którzy weszli tutaj. Po 17, tylko później weszli, to się wycofali, były takie perturbacje graniczne, regulacja granic między Sowietami a Niemcami. No i u nas, to znaczy nie u nas, tylko państwo Kolasów, obok nas, jako lokator zamieszkał taki oficer NKWD rosyjski, sowiecki, politruk, tak to się nazywało w ten czas, polityczno-wychowawczy. I on bardzo sympatycznym, skądinąd człowiekiem prosił, żeby mu tam pomagać, troszkę posprzątać. Natomiast bał się jakichkolwiek rozmów z mieszkańcami, szczególnie na tematy polityczne. Tak był wychowany, wykształcony, ustawiony w tym swoim raju radzieckim, że nie wolno było mi mówić. Nie chciał mówić, bał się mówić. Nic nie było, ale mieszkał sobie spokojnie. Mówili, że już wojska polskie, no że wojska uciekały, ale tu nie, bo to mała część uciekała, bo tu koszary były. Tak. Tu stała dywizja jakaś, nie dywizja, a nie, w każdym razie koszary były, dużo wojska, ale się wcześniej wycofali się i wpadli w ręce rosyjskie. Potem pewnie w Katyniu mnóstwo, bo ja wiem, że zginęli ten pułkownik Herzog był jego brat, jego syn z moim bratem chodził do gimnazjum. Więc pamiętam, bo szedłem ulicą i nagle słyszę warkot potężny. Odwracam się, czołg jedzie. To pierwsza myśl Polski, ale nie, to był potężny. Co to był za czołg, ja nie pamiętam. I widziałem taką rzecz, pierwszy raz w życiu, jak on zatrzymał się i cała kopuła z lufą zwróciła się, bo tam żołnierze uciekali na obecnym, gdzie jest Łążek. Tam teraz domy za kaplicą taką, to się nazywał Łążek, tam nie było domów. To było nad tą pierwszą rzeką, gdzie ja mieszkałem, ona tam dalej płynęła, bo był pierwszy most. Pierwszy most był koło stadionu, a drugi most koło mojego domu. Dosłownie rzeka i most był ten. Zatrzymał się, odwrócił kopułę i strzelił. I tam byli polscy żołnierze, uciekali. Chyba jeden czy dwóch, ja już nie pamiętam. No i to niby był początek wojny. Byliśmy przestraszeni, że to już się zaczyna wojna. Ojciec mój, wojskowy, mówi, wiecie co? Trzeba będzie uciekać, bo wojna jest na wsi, nie ma, tylko w mieście. Uciekajmy na wieś. I myśmy taką mniej więcej trochę pewne rzeczy, tylko tego do jedzenia wzięli i na noc pojechali piechotą, ale my jeszcze i sąsiedzi poszliśmy piechotą do Dąbkowa. Do Dąbkowa. I tam jeden gospodarz dał nam, ulokował nas w dole, w sąsieku, gdzie było pełno siana i myśmy tam przez kilka dni u niego byli. Było coraz gorzej tutaj, jeśli chodzi o wyżywienie i stosunki pod okupacją sowiecką w miastach. Wobec tego przenieśliśmy się na wieś. Na wsi łatwiej się było utrzymać, łatwiej wyżywić i jakoś sobie to ustawić i przetrwać te ciężkie czasy. Babcia moja, Aurelia, miała wybudowaną piętrową willę naprzeciw szkoły obecnej,
w Lisich Jamach, jako emerytowana nauczycielka, mieszkała tam. Więc do tego na wsi pojechaliśmy do tych Lisich Jam i tam zastał nas dzień 22 czerwiec 1941 roku. Pamiętam, jak Niemcy już w soboty byli, bo Ukraińcy ich przeprowadzili. Były takie wieżyczki co pół kilometra, chyba może co 200 metrów, drewniane, i tam stali żołnierze rosyjscy, pilnując granicy. Pouciekali przez granicę na początku, ale potem strzelali niestety. Także już Niemcy w soboty byli w Lubaczowie, w Zaprzekopem, gdzie pamiętam, raniutko, niedziela, wyskoczyli jeden, ale szli do kobiet, do sąsiadki. Tu wszyscy mieli krowy. On spragniony był Niemiec, ja byłem świadkiem. Więc najpierw musiała ona napić się, a potem Niemiec pił. I w końcu mówimy, to trzeba wracać do domu. I któregoś dnia nocą wróciliśmy do Lubaczowa, wróciliśmy normalnie, w domu nikt nie puszczował, tu nic nie brakowało, wszystko było spokojnie, w porządku. I znowu minęło trochę czasu, znowu minęło i nawet któregoś dnia rano słyszymy samoloty. A jeszcze mówiliśmy, że jak będzie, jak nas zaskoczy wojna, już nie zdążymy uciec na wieś, u Felów, tutaj ku Kirkena, tam teraz jest, nie ma domu, on jest spalony. Tam u nich, w tym domu u Felów, to był taki duży drewniany dom, oni mają dużą piwnicę murowaną, my się tam schowamy. Tak usłyszeliśmy te samoloty, szybciutko do tej piwnicy. A to dużo sąsiadów, tam w każdym razie wszyscy żeśmy ulokowali się w niej. Oni chcieli bombardować rynek i nie trafiali. A tu między naszym domem, bo to tylko nasz dom stał, a potem był tartak. A rynkiem były pola. I właśnie te wszystkie bomby padały między naszym domem a rynkiem. To już pamiętam, przynieśliśmy się z tej drewnianej wilijki naprzeciw, przez ulicę do murowanej szkoły i stamtąd z ojcem obserwowałem idące wojska niemieckie. Wehrmacht drogą przemieszczały się transportery opancerzone, czołgi chyba nie, jakieś wozy bojowe dowożące piechotę, część, a część młodych Niemców szła rowami po prawej stronie, takim rów i tym rowem oni posuwali się. No, wyglądali imponująco, zawinięte rękawy, młodzi ludzie, ciepło, gorąco, to wszystko maszerowało na wschód. Takie ostrzeliwania słychać było tylko ze strony Smolińców, z tego wzgórza, od strony Wólki Krawickiej. Ale jeszcze wcześniej, bo to była niedziela, jeszcze wcześniej w sobotę na Niwkach, gdzie stacjonowały oddziały artyleryjskie tutaj w folwarku hrabiego Gołuchowskiego, odbywał się meeting, to znaczy takie spotkanie połączone z zabawą, tańcami, pijaństwem oczywiście jakimś, wobec tego oni późno się ułożyli i o czwartej, piątej, o czwartej chyba z czymś te pierwsze wystrzały w stronę Dachnowa budziły w nich panikę. Rodzinę tych oficerów, żony, dzieci, to wszystko zapakowane na takie gruzy ciężarowe, samochody, uciekało tędy na Budomierz. To była panika z tej strony. Zostało troszkę wojska, ale też część się już przemieszczało. Politrucy pewnie tam opuszczali, a może nie, trudno mi powiedzieć. Jakiś ostrzał ze strony Niwek był, dlatego że przy tym spaliła się cała dzielnica żydowska, bo strzelali zapalającymi pociskami tutaj ulicy Kazimierza Wielkiego. To stamtąd właśnie w ten czas z tych Niwek padły te pociski tu. Spokój z samolotami, samoloty ucichły, ale słychać znowu się jadą jakieś motory, coś, w każdym razie motoryzacja. Słychać motoryzację.
nie wiemy, czy jechały auta jakieś, czy co jechało, nie wiemy. W tej piwnicy żeśmy siedzieli, ale trwało to tak długo, że w końcu mówimy, trzeba, samoloty już nie latają, wyjdziemy do na zewnątrz i wszystko zobaczymy, kto to tak jedzie. A to z tym ulicą jechały motory z przyczepami i w nich Niemcy. Samochodów żadnych, nie wiem, czy samochody na początku były, czy nie były. W każdym jechali Niemcy. Niemcy jechali, no i to jechali. Aż ten Lubaczów już w końcu był przez nich zajęty. No to wtedy już przestali jeździć. Ci ostatni żołnierze, którzy byli już na samym końcu, wchodzili na podwórze i pierwsza ich rzecz była rozebrać się do połowy i myć się. Oni momentalnie się myli. Może byli zmęczeni, może byli spieszeni. Od razu na każdym podwórzu była studnia. I pod studnią wszyscy Niemcy myli. Jeszcze jak Niemcy byli, to tylko jakiś ten kontyngent musieli dawać, te zwierzęta były kurczykowane i chodziła komisja i sprawdzała, czy ten, i on przez płot do mamy mówiła, Nielka, masz świnię zapisaną, mama, ile? Mama, i tak mówi, z 80 kilo. Wychodzi kontrol, ja mam prosiaka, świnie zabili. On prosiaka przerzucił, kulczyk za ten, żeby była sztuka. I drugi sąsiad to był weterynarz, doktor Bondyla. No to bardzo, nie znaliśmy żadnego kontyngentu, żadnego, bo zawsze albo zdechło, albo coś tam i. Szedł dalej front. Tu zostawiali tylko kilku Niemców. Jako władze, tak jak był nasz burmistrz czy ktoś, no, i mieli w planie zlikwidować getto, zrobić getto i zlikwidować. Nie było ich dużo, jakby było, ja wiem, 4-5 więcej Niemców nie było. Ale powołali policję ukraińską. Ukraińcy od razu podnieśli głowy, oni byli wtedy w jeździe z Niemcami i Ukraińcy udali dać sobie, że oni są przyjaciele i stworzyła się policja ukraińska, którą kierował Niemiec, ale policja ukraińska. Wejście główne do getta było od strony ulicy Mickiewicza. Od strony Mickiewicza na ulicę Piłsudskiego. Tam było główne wejście i potem to się ciągnęło tutaj ulicą Piłsudskiego, która była z jednej strony zamknięta, tamte wejścia były pilnowane i ten cały ryneczek obecny, gdzie sprzedaje się to czy tamto, to był ten i tyły kamienic rynkowych. Od frontu zabite deskami nie można było wchodzić, były tylko wejścia od strony getta, bo to wszystko było. I drugie wyjście było z getta jeszcze na ulicy, wyjście ulicy Świętej Anny i ulicy Piłsudskiego na Kościuszki. Bo ja pracowałem jako chłopak w 6 i 7 klasie w mleczarni. No, jak się zrobiło masło, bo 3 beczki trzeba było wykręcić, no ale ze mną malec kręcił, albo Żyd, o właśnie, Hercik. Hercik się nazywał. Bardzo fajny chłopak, ale starszy ode mnie chyba 6 lat. On był z 23, a ja 29, już 6 lat. I on mnie tak przyszedł, wszystko po ukraińsku rozmowy były, bo to za Niemców, okupacji niemieckiej, a wszystko było w rękach ukraińskich. Mówi, Tadziek, ja jutro nie przyjdę do pracy. Ja mówię, co ty do mnie mówisz? Idź do technika, bo siedzi, powiedz mu. A on już wiedział, że będzie likwidacja getta, a ja nie wiedziałem. I nie przyszedł. Zrobili, zamknęli ulicę. No, sklepy żydowskie były zamknięte. Zamknęli ulicę
tą krótką, gdzie jest obecnie rynek, gdzie się sprzedaje, i ulicy 9 Maja, to te od Kościuszki do sądu, te ulice były za ludzi zapięte i tu się mieściło getto. To byli spędzeni wszyscy Żydzi lubaczowscy, a oprócz tego jeszcze byli Żydzi na wsi. Był taki Andrzej Bogdar, który był nawet, babci przywoził rozmaite rzeczy, on handlował tym mlekiem, dywanami, przywoził tam i potem, pamiętam, mówiło się o tym, że Andrzej, zresztą to jest potwierdzone, bo został złapany, ujęty przez Niemców na Lisiamach i przewożony na saniach, bo to była zima, to była likwidacja getta, bo na Krzykrówi, to był tam 6-8. I był przewożony do getta razem z rodziną, dziećmi i żoną. I na Ostrowcu, tam był lasek blisko, Starzyny, zeskoczył z tych sań i udało mu się uciec. Strzelano do niego, tam był strażnik, który przewoził, pilnował tych więźniów, ale uciekł. Uciekł, natomiast dzieci i żona zginęły. No, ja pamiętam zimę. Siedziałam w oknie, jak furmankami były wożone te trupy w tamtą stronę. To było wszystkie, te ciała były zamarznięte, to ręce sterczały, no, nogi. To wyglądało okropnie, ale jako dziecko ja, ale to takie obrazy, takie pamiętam. I potem pamiętam, raz widziałam, jak prowadzili ich na okupisku, jak strzelali tych Żydów. No to Żydzi szli czwórkami ze spuszczonymi głowami i z boku szedł jeden albo może dwóch Niemców, a poza tym po bokach szli ukraińska policja, i oni pilnowali ich, no i weszli tam na ten nowe kupisko i tam ich puszczyli. Jak już się to wszystko skończyło, potem ich wywozili tam z Kółdek Nowa, tam mam wrażenie, musiały być ukopy i oni wykorzystali te ukopy i potem tych wszystkich zabitych tych Żydów tam wozili, brali ze wsi sobie, zamawiali chłopów ze sankami, no bo to była zima i były mrozy. I tak jak ci ludzie upadali, to różni, z nogami do góry, z rękoma do góry, różni upadali i tak zamarzali. Sanki miały te kolory puste były. I tak kilkanaście osób leżało na tych, i tędy naszą ulicą, to była wtedy ulica Tartaczna, no bo to było najbliższych i tą naszą ulicą ich wieści. No i potem był rok 43-44. I zaczęły się napady band UPA, to nazywanych tutaj banderowcami, bulbowcami, odnośnie bulby. I spalano w ten czas kilometr od Lisich Jam Wólkę Krowicką, polską wieś. Tośmy widzieli to, chodziliśmy z moją starszą siostrą na górę oglądać ten pożar. Ale to już stanowiło zagrożenie dla Polaków. I trzeba się było z tych Lisiejam przenieść i uciekliśmy stamtąd, zostawiając, zamykając tam domu meble, no nie za bardzo to różne rzeczy, przenieśliśmy się do Lubaczowa. I był 25-26 kwietnia 1944 rok, kiedy odezwa wystosowana przez władze UPA mówiła, że Polacy mają opuścić etnicznie ziemie ukraińskie i przenieść się ze sami. Początek był taki, że pan Martyka z Brodów, ponieważ pełnił taką funkcję, jak mógł ojciec tutaj, zadzwonił: Władek, zabieraj żonę i dzieci
i uciekaj, bo dzicz to tarska tnie do nogi. Tak określił wtedy bandy ukraińskie i tych, którzy nas wyrzucali przemocą. A u nas myśmy 3 miesiące wcześniej wyjechali. Polacy, Ukraińcy sami przychodzili, gdzie wy, dokąd jedziecie, wy? Ojciec taki dobry, wszystkich przyjmował do tam siamto. No i potem się okazało, że dobrze zrobiliśmy. Ukraińcy byli zbulwersowani kazaniem księdza, który nawoływał do nienawiści, żeby się z Polakami policzyć i także ich ksiądz, tak, pop, tak, że tak, mama, no i wracam do tego i mama poszła się wody napić do studni tam do Ukrainy. To się Ukraina nie odezwała do mamy, odwróciła się, nie zabroniła tej wody. A to w tym czasie, chyba dzień wcześniej, w Choryńcu zamordowali Ukraińcy, tam mieli 40 ileś osób. Tak. Siostra została najdłużej, ale już nie mieszkała w domu i mieszkała przy Unii Lubelskiej, tutaj u swojej koleżanki. Dom był pusty, ale wróciła w dzień i na tym wejściu, na bramce, tak jak myśmy mówili, był napis po ukraińsku: proszę opuścić rdzenne tereny ukraińskie do 24 godzin, inaczej grozi śmiercią. Coś takiego. Nie wiem, co z tą karteczką, bo siostra zdjęła i już nigdy nie weszła potem, bo się bała. Jak my się w 1934 roku dostaliśmy ultimatum z Ukraińców, że mamy opuścić Lubaczów i ostatnim pociągiem odjechaliśmy do Albiegowic, a wysiadka była w Łańcucie. No to w ogóle cały Lubaczów wyjeżdżał. Mm-hmm. Wszyscy Polacy dostali ultimatum, że mają opuścić. Następna przeprowadzka to już była z całej rodziny w 1934 roku. W kwietniu za sam wyjechaliśmy do Markowej, gdzie była moja rodzina, to koło Łańcuta. I tam zastał nas front, który bardzo szybko przebiegał. Rosjanie postępowali szybko naprzód, Niemcy się wycofywali. W międzyczasie 22 lipca 1944 roku został oswobodzony Lubaczów. Musieliśmy wyjechać za sam, tak. Jak Ukraińcy nam o tych 24 godziny dali ultimatum. Myśmy wyjechali koniec kwietnia albo początek maja. Jeszcze mama posadziła ziemniaki. Brat miał, w grudniu się urodził, to miał kilka miesięcy. I wyjechaliśmy. Pamiętam podróż. To był wagon towarowy. Pół wagonu było. Były krowy, świnie, dobytek, a pół wagonu to byli ludzie. Pamiętam Lubaczów, jak wróciliśmy z zasadu, to był jeszcze 1944 rok. I pierwszy powrót z tej ucieczki z zasad był jesienią 1944 roku, kiedy ludzie wracali, żeby pozbierać te plony, które zasiano wcześniej, żeby z czegoś żyć, prawda? Nie można było jeszcze wracać, nie można było wychodzić poza miasto, bo nawet miasto było zagrożone tymi napaściami, napaścią ukraińską, banderowcom. Jak wróciliśmy w czasie tych latach 40, bo zatrzymaliśmy się początkowo w Jarosławie, dopiero później po zimie tu, to Lubaczów przedstawiał się fatalnie. To był bardzo smutny widok. Ulicami fruwały sterty papierów, okna powybijane, drzwi otwarte, ale tu jeszcze tych Polaków jeszcze prawie nie było. Żydów nie było, Ukraińców nie było, Polaków nie było. To puste miasto, zniszczone puste miasto. I dopiero w 1935 roku pan starosta Andrzej Bednarz z Dzikowa, bardzo energicznie i ładnie postępując, uruchamiał te wszystkie placówki. Chodników nie było, tylko z desek. Drogi wszędzie pieskowe. Jak była utwardzona, to końskie łzby, to tak nazywali, z takich kamieni układane. Tu na miasteczek mieliśmy 4. Uliszyce, Wielkie Oczy, Narol i Ciszanów.
ale było cztery miasta do Lubaczowa należało, ale te miasteczka po cztery, po pięć, o tak narodzie 7 000 miało. Stoimy przed moim domem rodzinnym. Tu się urodziłem i tu w czasie II wojny światowej mieszkałem. W 1939 roku. Pamiętam, jak we wrześniu 1939 roku, dokładnie 7 września, o godzinie 3:15 Niemcy po raz pierwszy zbombardowali Lubaczów. Więc 6 samolotów rzuciło bomby na stację kolejową, szpital i również na chciano zniszczyć most, żelazny most kolejowy. Ale bomby nie były celne, niemniej jednak 4 żołnierzy zostało na stacji kolejowej zabitych. To bombardowanie, no, przeżyliśmy w straszny sposób. Uciekliśmy za stodołę w taki koński ząb, który tam rósł. Tam schowaliśmy się, jak gdyby rzeczywiście to mogła być jakaś ochrona przed bombami, a przede wszystkim przed odłamkami tych bomb. I tutaj widziałem, jak te bomby wybuchały, takie potężne fontanny ziemi unosiły się w górę. No. A tutaj widzimy właśnie jeszcze te okna, które takie były właśnie we wrześniu 1939. Pamiętam jeszcze te okna i tą ścianę, bo 16 września przyszła żandarmeria niemiecka, postawiła całą naszą rodzinę pod ścianą i aresztowała mego ojca. 12 września do Lubaczowa wkroczyły wojska niemieckie. Właśnie z ciekawości stałem przy bramie i widziałem te potężne, po raz pierwszy w życiu potężne auta pancerne i czołgi niemieckie, które stały wzdłuż ulicy Mickiewicza i jak z tych pojazdów wychodzili Niemcy w czarnych mundurach i zajadali chleb, komiśniak, niestety polski, grubo smarowanym masłem, również polskim. Okazało się potem, jak się dowiedziałem, to Niemcy rozbili magazyny żywnościowe wojskowe w Jarosławiu. Tutaj stoimy przed gmachem sądu, który prawie identycznie wyglądał w 1939 roku. Niemcy chcieli go również zbombardować, rzucili bomby, ale one nie trafiły w budynek, ale potężna bomba uderzyła skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego z ulicą Unii Lubelskiej i Mickiewicza. Potężny lej pozostał przez długi czas. No, nie wolno rezygnować, nie wolno tracić nadziei, nie wolno być pesymistą. Tylko nadzieja jakaś wielka, nie chodzi, żebym mówił jako ksiądz, tylko jako człowiek, który przeszedłem przez takie okropne czasy, gdzie kiedyś tylko jedno słowo, gdyby ojciec nie otworzył okno, to by mnie zastrzelili przed samym domem. Wystarczy tylko zachować dekalog, nic więcej. Po co Pan Jezus dał nam dekalog? Czemu? Mojżesz otrzymał. Gdzieś przykazał, nic więcej. To wystarczało. A teraz nie ma. Teraz jest każdy. Jeden drugiego znał, jeden drugiego wspomagał. Nie mogę pojąć
co to się stało. Ludzie sobie, to się szczególnie młodzież, to oni sobie nie wyobrażają, jak to było. Jak to? Inna była mentalność. Ja teraz nie mogę określić, co ja mogę młodym ludziom mówić. Ja widzę, że niektórzy moi znajomi mówią o swoich wnukach. Wołam go, chodź na powietrze, chodź pojedziemy tu na rower, pójdziemy na spacer. A on nic, tylko siedzi w tym tablecie i puka od rana do wieczora. Nic nie przemawia, nic, tylko to, co tam wypuka. Ma te swoje gry, swój świat. Jak to radzić i komuś coś doradzać, trudno powiedzieć. Jeżeli ktoś z tych młodych się ocknie i popatrzy na świat, jak to było, zajmie się troszkę historią, zajmie się czymś innym niż tym telefonem, to może tak, a reszta ja nie wiem.